Dziś podam państwu listę 14 najzdrowszych olejów, które od lat zdobywają uznanie wśród dietetyków i specjalistów do spraw zdrowia. Na podstawie ich składu, zakresu działania i dostępności badań uszeregowałem je od tych najbardziej wartościowych do tych nieco mniej. Choć tak naprawdę słowo wartościowy jest nie do końca trafne, ponieważ wszystkie omówione przeze mnie oleje są cenne dla zdrowia i różnią się właściwościami zdrowotnymi. Niektóre oleje trafiły na dalszą pozycję, a jednocześnie mają unikalne działanie, z którego może skorzystać wiele osób. Bardziej prawdłowe byłoby zatem stwierdzenie, że na wysokich lokatach znajdują się po prostu oleje najbardziej wszechstronne. Zanim przejdę do krótkiego omówienia poszczególnych olejów, to dla jasności przekazu chcę podkreślić, że we wszystkich przypadkach mowa oczywiście o olejach nierafinowanych, tłoczonych na zimno, które powinny być stosowane wyłącznie jako dodatek do gotowych potraw. Myślę, że pierwsze miejsce nie będzie dla nikogo większym zaskoczeniem, ponieważ znalazła się na nim oliwa Extra Virgin. Spośród wszystkich olejów, jest to najlepiej przebadany produkt, który ma udowodnione najszersze działanie prozdrowotne. Problem polega na tym, że oliwa jest produktem dość często fałszowanym i w popularnych sklepach trudno tak naprawdę o dobrej jakości oliwę, ale o tym za chwilę jeszcze powiem. Jeśli chodzi o walory zdrowotne oliwy, to swój potencjał terapeutyczny zawdzięcza przede wszystkim obecności przeciwutleniaczy z grupy polifenoli, w tym związków takich jak oleuropeina, oleaceina, luteolina, apigenina i pinorezinol. Do tego jest ona źródłem jednoninascowych kwasów tłuszczowych w postaci kwasu oleinowego, jak również zawiera trochę witaminy E i K1. Mam tu na myśli to, że jedna łyżka oliwy pokrywa dobowe zapotrzebowanie na witaminę E w 15%, zaś na witaminę K1 w 10%, co wcale nie jest złym wynikiem. Oliwa to przede wszystkim produkt wskazany dla osób zmagających się z problemami z krążeniem czy dla osób, które chciałby się przed nimi ustrzec w przyszłości. Prace naukowe pokazują, że składniki obecne w oliwie poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych, zmniejszają stan zapalny w tętnicach, a także chronią cholesterol krążący we krwi przed szkodliwym utlenianiem, za sprawą czego działają one przeciwmiaszczycowo. To przekłada się na to, że osoby spożywające od 1 do 2 łyżek oliwy dziennie rzadziej o nawet 23% zapadają na choroby sercowo-naczyniowe, w tym chorobę niedokrwienną serca czy udar mózgu. Poza wpływem na układ krążenia naukowcy udowodnili, że oliwa zmniejsza stopień stłuszczenia wątroby, łagodzi problemy ze stawami u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zapobiega rozwojowi cukrzycy, zmniejszając ryzyko pojawienia się tej choroby aż o 22%, a do tego składniki w niej obecne zwiększają plastyczność mózgu. Mam tu na myśli to, że dzięki oliwie tkanka nerwowa ma lepszą zdolność do tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami, a to sprawia, że może ona hamować rozwój demencji i poprawiać sprawność umysłową. Jak zatem Państwo widzą, oliwa jest bardzo wszechstronnym produktem, jeśli chodzi o szereg oferowanych korzyści zdrowotnych. Jednak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty zdrowotne, dobrze jest zainwestować w oliwę naprawdę dobrej jakości. Mam tu na myśli przede wszystkim oliwę, która posiada certyfikat o nazwie chronione oznaczenie geograficzne w skrócie PGI lub chroniona nazwa pochodzenia w skrócie DOP. Do tego dobrze jest wybierać oliwę o jak najwyższej zawartości polifenoli. Producenci dobrej jakości oliwy nieraz na swoich stronach internetowych zamieszczają informacje, jaki jest minimalny poziom polifenoli w danym produkcie. Ja polecam, aby było to co najmniej 500 mg na kilogram, przy czym w sprzedaży znajdziemy oliwę o zawartości polifenoli na poziomie 1000, a nawet 2000 mg. Taka dobrej jakości oliwa to wydatek rządu około 80-90 zł za butelkę o pojemności 500 ml. Wspomniana objętość wystarczy nam na około miesiąc stosowania. Cena wydaje się być wysoka, ale na tego typu oliwę należy patrzeć nie tylko jak na zwykły zdrowy dodatek do potraw, ale jak na produkt niemal leczniczy. Jeśli ktoś z Państwa dotychczas nie miał do czynienia z taką dobrej jakości oliwą, to myślę, że już po pierwszym łyku zauważą Państwo różnicę między nią a taką zwykłą marketową oliwą. Drugie miejsce na liście zajął olej lniany, przy czym od razu powiem, że najlepiej wybierać olej lniany wysokolinolenowy, czyli tak zwany olej lniany budwigowy. Cechuje się on wysoką zawartością kwasu alfa-linolenowego, którego poziom przekracza 50%. Jest to składnik z rodziny omega-3, który cechuje się silnym działaniem prozdrowotnym. Od razu też dodam, że olej lniany jest najlepszym źródłem pokarmowym tego składnika. Również i ten olej jest sprzymierzeńcem dla osób z chorobami układu krążenia. A to dlatego, że obniża on poziom trójglicerydów średnio o 9,5 mg na decylitr przywraca równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL, za sprawą czego zmniejsza ryzyko powstawania blaszki miażdżycowej, a do tego obniża skurczowe ciśnienie krwi o 4 mm. Subartęci. Przeprowadzone badania dowiodły też wprost, że dostarczanie wysokich ilości kwasu alfa-linolenowego obecnego w oleju lnianym wiąże się z mniejszą zachorowalnością na choroby układu krążenia o 14%, a także z mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu choroby wieńcowej o 11%. Jeśli zaś chodzi o inne działania prozdrowotne, to olej lniany, podobnie jak oliwa, zmniejsza stłuszczenie wątroby. Poza tym literatura fachowa pokazuje, że olej ten obniża poziom cukru i insuliny we krwi, zmniejsza insulinooporność, a nawet pomaga złagodzić owrzodzenie stopy cukrzycowej, czyli jedno z powikłań cukrzycy. Oznacza to, że olej lniany jest również bardzo dobrym wyborem dla osób z cukrzycą czy po prostu osób zmagających się z podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Do tego warto powiedzieć o tym, że olej lniany ma silne działanie przeciwzapalne, w tym łagodzi ogólnoustrojowy stan zapalny u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem milita grubego. Wśród walorów zdrowotnych oleju lnianego znajduje się też to, że wpływa on pozytywnie na regulację pracy przewodu pokarmowego. Mam tu na myśli to, że łagodzi on zarówno zaparcia, jak i biegunki. Przygotowując się do dzisiejszego materiału, dotarłem też do jednego badania, które pokazało, że spożywanie oleju lnianego poprawia stan skóry. Mam tu na myśli to, że powoduje wzrost jej nawilżenia i gładkości. Jako ciekawostkę też dodam, że doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że olej lniany chroni naszą wątrobę i nerki przed działaniem substancji toksycznych, takich jak alkohol i metale ciężkie, w tym arsen i ołów. Na trzecim miejscu dzisiejszego rankingu umieściłem olej z czarnuszki. On z kolei słynie z obecności timochinonu, czyli składnika o wysokiej aktywności biologicznej. Ten olej polecam przede wszystkim osobom zmagającym się z chorobami stawów. A to dlatego, że wspomniany timochinon ma silne działanie przeciwzapalne. Badania wykonane z udziałem ludzi jednoznacznie dowiodły, że olej z czarnuszki zmniejsza ból, obrzęki i sztywność poranną stawów zarówno u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, jak również u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jak się okazuje, wystarczy spożywać od jednej do dwóch łyżeczek oleju z czarnuszki dziennie, aby osiągnąć taki efekt zdrowotny. Wyjątkową cechą oleju z czarnuszki, której próżno szukać w wielu innych olejach, jest to, że jak udowodnili badacze, łagodzi on przebieg astmy, w tym zmniejsza kaszel i świszczący oddech u pacjentów z astmą. Ponadto naukowcy zauważyli, że olej ten łagodzi również objawy towarzyszące osobom z alergicznym nieżytem nosa. Mam tu na myśli zmniejszenie kataru, kaszlu, swędzenia nosa i przekrwienia błony śluzowej nosa. Gdy mowa o układzie oddechowym, to od razu też powiem, że olej z czarnuszki poprawia funkcjonowanie płuc u osób z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc. Olej z czarnuszki będzie też dobrym wyborem dla osób chcących poprawić swoje krążenie. Wynika to z tego, że powoduje on wzrost poziomu tlenku azotu w naczyniach krwionośnych, a to przekłada się na lepsze ich funkcjonowanie. Do tego olej z czarnuszki redukuje trójglicerydy nawet o 23 mg na decylitr, jak również skutecznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Do tego olej z czarnuszki, podobnie jak dwa poprzednie oleje, wpływa korzystnie na wątrobę. Mam tu na myśli to, że obniża on poziom enzymów wątrobowych, takich jak alat i aspat, co oznacza, że usprawnia pracę tego narządu. I co ważne, pomaga on odtłuścić naszą wątrobę. Myślę, że dla niektórych osób cenną informacją będzie też to, że połączenie oleju z czarnuszki z miodem i wodą w stosunku 1 do 1 do 1 pomaga złagodzić objawy niestrawności. Z kolei w 2014 roku ukazała się praca, która potwierdziła, że olej z czarnuszki poprawia jakość nasienia u mężczyzn, przez co sprzyja zachowaniu lepszej płodności. Mówiąc konkretnie, mam tu na myśli zwiększenie liczebności oraz ruchliwości plemników. Miejsce tuż za podium, czyli czwartą lokatę, zajął olej z wiesiołka. Jego wyjątkową cechą jest to, że zawiera on unikalny związek o nazwie kwas gamma-linolenowy, w skrócie zapisywany jako GLA. Ten olej sprawdzi się przede wszystkim u osób, które zmagają się z problemami skórnymi. Szereg prac naukowych, do których udało mi się dotrzeć, pokazuje, że olej z wiesiołka łagodzi przebieg atopowego zapalenia skóry, czyli AZS, a konkretnie zmniejsza on swędzenie i zaczerwienienie, jak również redukuje obrzęki i obecność strupów. Ponadto, u osób z suchą skórą olej ten hamuje transepidermalną utratę wody. Z kolei, jeśli chodzi o osoby z trądzikiem, to zastosowanie oleju z wiesiołka pozwala złagodzić zarówno zapalne, jak i niezapalne zmiany trądzikowe. W przypadku zaś osób zdrowych, omawiany olej poprawia elastyczność i jędrność skóry oraz sprawia, że staje się ona bardziej gładka. Obecność kwasu gamma-linolenowego, który ma działanie przeciwzapalne, sprawia, że również i olej z wiesiołka sprawdzi się u osób z chorobami stawów. Zresztą naukowcy z Irlandii zbadali, że regularne stosowanie tego oleju pozwala złagodzić sztywność stawów. Przy okazji też powiem, że spośród wszystkich dotychczas omówionych olejów, olej z wiesiołka jest najbardziej skuteczny w obniżaniu poziomu trójglicerydów we krwi. Obszerna praca naukowa z 2020 roku pokazała, że pozwala on zredukować ich stężenie nawet aż o 37 mg na decylitr. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że olej wiesiołkowy nasila wydalanie cytrynianów wraz z moczem, a to oznacza, że może on zapobiegać powstawaniu kamieni nerkowych i znajduje on potencjalne zastosowanie we wspomaganiu leczenia kamicy nerkowej, a konkretnie kamicy szczawianowo-wapniowej. Co ciekawe, dwie prace naukowe, na które natrafiłem, pokazują też, że olej z wiesiołka zmniejsza nasilenie gorąca u kobiet w okresie menopauzy. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na Kośnik dziennik Piąte miejsce przypadło olejowi sezamowemu. Obszerna praca naukowa z 2020 roku pokazała, że olej ten poprawia nasze zdrowie metaboliczne. Badacze zauważyli, że włączenie go do diety skutkuje łagodnym obniżeniem poziomu glukozy we krwi naczczo, jak również redukcją skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi średnio o 2-2,5 mm subtęci. Do tego naukowcy wykazali, że olej sezamowy łagodzi insulnoporność. W innej zaś pracy jej autorzy dowiedli, że olej z nasion sezamu ma zdolność do obniżania poziomu trójglicerydów i to nawet o 13 mg na decylitr. Do tego muszę też powiedzieć o tym, że tak samo jak trzy pierwsze oleje, tak również olej sezamowy poprawia zdrowie wątroby, w tym obniża poziom enzymów wątrobowych i zmniejsza stopień jej stłuszczenia. Jak się okazuje, olej sezamowy warto stosować również zewnętrznie. Badacze zauważyli, że wcieranie go w skórę w ilości 1 łyżeczka 3 razy dziennie przez co najmniej 4 tygodnie skutkuje złagodzeniem bólu stawów. Ponadto olej sezamowy można wykorzystać też do higieny jamy ustnej, a to dlatego, że płukanie nim ust skutkuje obniżeniem liczebności bakterii z gatunku Streptococcus mutans, które sprzyjają powstawaniu próchnicy. Do tego w ten sposób zastosowany olej sezamowy zmniejsza płytkę na nazębną. Od siebie dodam, że w celu płukania ust należy nabrać do ust jedną łóżkę oleju, a następnie trzeba go ssać przez około 10 do 15 minut. Po tym czasie olej wypluwamy. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że te 5 dotychczasowych olejów, o których powiedziałem, to oleje najlepiej przebadane pod kątem właściwości zdrowotnych. Pozostałe 9 olejów nie zostało dotychczas aż tak dobrze poznanych, stąd informacje im poświęcone będą nieco skromniejsze, choć nie oznacza to, że oleje te są o wiele mniej wartościowe. Na liście najzdrowszych olejów zamieściłem również olej z pachnotki. Spodziewam się, że część osób nigdy nie słyszała o tym oleju, a osoby, którym ta nazwa obiła się o uszy, raczej kojarzą ten olej z zastosowaniem kosmetycznym. Jeśli zaś chodzi o walory żywieniowe, to warto bowiem wiedzieć, że olej ten zawiera bardzo podobne ilości prozdrowotnego kwasu alfa-linolenowego, co zajmujący drugą pozycję olej lniany. Mowa tu o poziomie ponad 50%. Z kolei wyniki badań, do których udało mi się dotrzeć, pokazują, że stosowanie oleju z pachnotki spowalnia utratę masy kostnej w populacji osób dorosłych. Można więc powiedzieć, że wspomniany olej w pewnym stopniu hamuje starzenie się naszych kości. Skoro mowa o starzeniu się, to od razu też dodam, że w 2021 roku pojawiły się wyniki badań, które dowiodły, że olej z pachnotki spowalnia spadek sprawności umysłowej u osób starszych, co wskazuje na to, że produkt ten działa przeciwstarzeniowo również w odniesieniu do naszego mózgu. W innej zaś publikacji możemy przeczytać, że olej z pachnotki wpływa pozytywnie na skład flory bakteryjnej jelit. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że sprzyja on wzrostowi liczebności dobroczynnych bakterii odpowiedzialnych za produkcję kwasu masłowego. A o tym, jakie korzyści przynosi ten związek, mogą Państwo posłuchać w moim innym filmie, do którego miniatura pojawiła się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Pewne korzyści zdrowotne można też osiągnąć stosując olej z nasion ogórecznika, który zajął miejsce siódme. Ten olej, podobnie jak olej z wiesiołka, zawiera wysokie ilości kwasu gamma-linolenowego. I jak się okazuje, również i ten olej, podobnie jak ten wiesiołkowy, pozwala złagodzić dolegliwości towarzyszące osobom z chorymi stawami. Jednak w odróżnieniu od wspomnianego oleju, olej z nasion ogórecznika nie ma potwierdzonego korzystnego wpływu na stan skóry. Niemniej to, co udało mi się jeszcze wyciągnąć z literatury fachowej, to to, że olej z nasion ogórecznika wykazuje pewne działanie hipotensyjne. Mówiąc prostszym językiem, sprzyja on redukcji skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, co zostało potwierdzone w pracy naukowej z 2021 roku. Bardzo ciekawym i zdrowym rozwiązaniem jest też olej z krokosza barwierskiego. On z kolei słynie z wysokiej zawartości witaminy E. W jednej łyżce tego oleju znajduje się 3,5 mg witaminy E, co pozwala pokryć podstawowe dzienne zapotrzebowanie na ten składnik w około 40%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Witamina E to zaś składnik nazywany witaminą młodości i płodności, a to dlatego, że witamina E wpływa korzystnie na jakość nasienia, chroni przed rozwojem zaćmy, a do tego spowalnia starzenie się skóry. Te wszystkie właściwości wynikają przede wszystkim z silnego działania przeciwutleniającego tego składnika. Pojedyncze zaś badania przeprowadzone bezpośrednio z wykorzystaniem oleju krokoszowego dowodzą, że poprawia on zdrowie metaboliczne Mam tu na myśli to, że łagodzi on stan zapalny, zmniejsza insulnoporność, a także podnosi poziom cholesterolu HDL, który ma właściwości przeciwmiaszczycowe. Na miejscu numer 9 znalazł się olej z orzechów włoskich, który jest bogaty w kwas linolowy, będący sprzymierzeńcem układu krążenia. Naukowcy wskazują, że ten olej nadaje się szczególnie dla osób z zaburzeniami metabolicznymi, w tym dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. W jednym z badań jego autorzy wykazali, że regularne stosowanie oleju z orzechów włoskich wiązało się z obniżeniem poziomu cukru we krwi naczczo średnio o 8%. W przypadku badanych pacjentów była to redukcja na poziomie około 20 mg na decylitr, co oznacza bardzo dobry wynik. W innym zaś badaniu okazało się, że olej z orzechów włoskich działa przeciwmiażdżycowo i obniża poziom trójglicerydów aż o 15 mg na decylitr. Jak się okazuje, pewne korzyści zdrowotne można odnieść stosując też olej z pestek granatu, który zajął miejsce dziesiąte. Najnowsze wyniki badania z 2024 roku pokazały, że usprawnia on pracę mózgu u osób zmagających się z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Mam tu na myśli między innymi poprawę pamięci. Z innych zaś prac możemy dowiedzieć się, że olej ten dodatkowo obniża poziom cukru i trójglicerydów we krwi. W celu poprawy zdrowia metabolicznego może przydać się również olej z pestek winogron. On, podobnie jak olej z orzechów włoskich, obfituje w kwas linolowy. Literatura fachowa zaś dowodzi, że włączenie dużych ilości kwasu linolowego do diety wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową średnio o 15%. Bezpośrednie zaś badania przeprowadzone z wykorzystaniem samego oleju z pestek winogron pokazały, że produkt ten zmniejsza ogólnoustrojowy stan zapalny i zmniejsza insulinooporność u kobiet z nadwagą i otyłością. Do wartościowych olejów zaliczam też olej ryżowy. Zawiera on bardzo podobne ilości witaminy E do wspomnianego niedawno oleju krokoszowego. Do tego jest źródłem silnego przeciwutleniacza o nazwie gamma-oryzanol. W ostatnich trzech latach zostało opublikowanych kilka obszernych prac naukowych, które potwierdziły, że olej ryżowy wpływa pozytywnie na układ krążenia, w tym poprawia zdrowie osób zmagających się z chorobą wieńcową. Jeśli chodzi o konkretne efekty, to badacze wykazali, że obniża on poziom trójglicerydów o 9 mg na decylitr, redukuje poziom kwasu moczowego, jak również obniża stężenie wysokoczułego białka C reaktywnego, czyli HSCRP, co wskazuje, że łagodzi on stan zapalny. Jeśli mowa o samej witaminie E, to krótko chciałbym zaznaczyć, że najlepszym źródłem pokarmowym tej witaminy jest olej z kiełków pszenicy, który zamieściłem na kolejnym miejscu. W jednej łyżce tego oleju znajduje się aż 15 mg witaminy E, a to oznacza, że taka porcja pokrywa dzienne zapotrzebowania na ten składnik w około 170%. W efekcie olej z kiełków pszenicy możemy wpisać na listę produktów odmładzających nasz organizm. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, oleje roślinne to zdrowy element naszej diety. W mojej ocenie warto wybrać sobie jeden lub maksymalnie dwa z dzisiejszej listy, kierując się ich profilem zdrowotnym. Przy czym, aby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne, dobrze jest stosować je regularnie każdego dnia. A skoro mowa o olejach, to jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się jeszcze z programem, w którym opowiadam o tym, na jakich tłuszczach najlepiej smażyć aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.